Być miało, ale zdaje się, że nie doszło do tego spotkania, ponieważ ten balon próbny jakoś nie wystartował. Był nadymany, miało dojść do takiego spotkania, ale w ostatniej chwili poinformowano, że ze względów osobistych, jakaś tragedia w rodzinie, przewodniczący Knesetu nie dotrze do Polski, w związku z tym pobite gary, spotkania nie będzie. Ten balon próbny akurat nie wzleciał. Wzleciały inne, wzleciał parę lat wcześniej ruch renesansu żydowskiego w Polsce. Taka instalacja, happening artystyczny pani Bartany, której akcję sfinansowało Ministerstwo Kultury Warszawskie. No, duży balon próbny, to więcej niż balon próbny, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Duża, monumentalna placówka propagandy antypolskiej za państwa pieniądze. Nie macie państwo żadnego wpływu na decyzje programowe i kadrowe w tej placówce, ponieważ taka jest konstrukcja prawna tego partnerstwa publiczno-prywatnego. Taką konstrukcję nadano ośrodkowi POLIN, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. A otóż w tym muzeum na wasze konto, na konto polskiej historii, na konto polskiego antysemityzmu zapisuje się różne fakty z historii opłakane, tragiczne, zbrodnicze, nierzadko, do których doszło bez jurysdykcji państwa polskiego. Nie na skutek obecności państwa polskiego, tylko po jego nieobecność. Jak w Jedwabnem w roku 1941, czy w Białymstoku w roku 1907. To jest fałszywa narracja historyczna i powiem tak krótko, jako prezydent Rzeczypospolitej nie miałbym możliwości wkraczania, interweniowania bezpośrednio w funkcjonowanie tego partnerstwa prywatno-publicznego, ale z całą pewnością mógłbym wzywać i ponaglać do zapewnienia precyzji i jednolitości metodologicznej w narracji historycznej prezentowanej w ekspozycji tego muzeum. Sprowadźmy to do kwestii jednolitości metodologicznej, prawda? Panie magistrze, ja mam do pana taką prośbę. Jest pan polonistą. Pięknie pan mówi, jak piękną polszczyznę. Proszę mi to dać na piśmie. Jestem profesorem nauk ekonomicznych, profesorem zwyczajnym. Jestem zaszczycony. Jeden w Graz, drugi w Wilnie na Uniwersytecie, trzeci Iwana Franko w Lwowie. Brawo! Wydobałem uczelnię katolicką w Jarosławiu. To jest moje dzieło, moje brawo. Dziecko. Brawo! I zniszczyli mnie pisowcy. Pisowcy, którzy mieli być prawicą. Między innymi Mazurkiewicz, który za wszelką cenę chciał być posłem i senatorem. Chciał ode mnie od uczelni państwowej pieniędzy. Powiedziałem nie. Pieniądze są dla młodzieży, dla studentów, na książkę, na jedzenie, na utrzymanie szkoły. Stałem się wrogiem numer jeden. Na mojej uczelni założono gminę żydowską, wprowadzono dżentę, wprowadzono po prostu kościół, który wybudował akademicki. Jako, że uzgodniłem w 2002 roku Kaster Gandolfo z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, z którym pracowałem na kuru jako, jak był docentem, miał katedrę etyki, byłem wtedy magistrem. Już miała uczelnia nadane imię księdza Markiewicza. Rybacka była ministrem szkolnictwa wyższego. Przez 6 miesięcy mi nie płaciła, bo ja zwariowałem i nadawałem jej nawet księdza Markiewicza, Michalika. Stało się piekło, jak wybudowałem kościół i nie poparł mnie ani układ polityczny PiS-u, ani kościół, jako że to było przecież w diecezji przemyskiej. Odpowiedzialny był nie nasz arcybiskup Czokarki Wielki, kolejny kardynał Powyszyński prawie, tak. Ojciec, a biskup Michalik się odsunął, nieznany mu był temat, podpisał budowę kościoła imieniem Matki Bożej Fatimskiej. Z
zrobiono z tego synagogię, a jeszcze wręcz mnie wyśmiano, zamknięto do więzienia. Znam też pana to wszystko. No Montelupi. 2 miliony mi dawano, żebym zdradził biskupa Dzięgę, żebym zdradził biskupa Frankowskiego, żebym zdradził naszego tutaj, jak chodzi o ojca Rydzyka. Taka była prawda. Do czego zmierzam? Bo to tak uważam, że potężny kapitał, jakim pan mógłby posiąść, to jest młodzież z nami i ona pragnie prawdy, pragnie wiedzy, pragnie mądrości, pragnie prawdziwych źródeł życia, egzystencji. A nie wałęsanie się gdzieś tam, proszę państwa, w Niemczech, we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, jako zmywacze, jako damy do towarzyskie i tak dalej. Dobrze, ale jest...